młodzieży, piękna pogoda w końcu, plus 14, ja przeziębiony. Montujemy sobie LEDy. Od razu mówię, że kupiłem trochę za słabe, może mogłem kupić mocniejsze, Night Eye czy coś takiego. Rzekomo 9000 lumenów, kolor 6500 Kelvina. Są takie biało, lekko niebieskawe, ale są, nie są żółte, prawda? Więc lepsze to niż te żółte. Od razu mówię, że te już są 100%, chyba Osramy, Philipsy, nie pamiętam, ale już były zmieniane, także te poprzednie były jeszcze bardziej żółte. Koszt niewielki w porównaniu do tych mocniejszych. Te mocniejsze już tam trochę grubo, ale zobaczymy. Później zrobię wam porównanie żółtej do tej LEDowej. Trochę się trzeba namęczyć, ale wchodzi to jakoś tam bez kombinacji tutaj z plastikiem. Są trochę długie, wystają. Tutaj jest wentylatorek. Ogólnie takie czasy, że mamy żarówki chłodzone już powietrzem, za niedługo może i cieczą będą chłodzone. Ale wygląda to dosyć solidnie. Wiadomo, Chiny, ale w miarę solidnie. Potem odpalimy je i zobaczymy, czy ta temperatura tutaj, bo ludzie się często martwią, że ta temperatura będzie tutaj wysoka i coś tu się może topić, więc to sprawdzimy. No ale od razu mówię, że sama żarówka też wytwarza temperaturę w środku, więc no temperatura tak czy siak będzie. Tutaj odsunąłem w tym przypadku z tej strony zbiornik, bo mi przeszkadza. I już montując poprzednią, od razu mówię, że tego klipsa trzeba najpierw tutaj wsadzić, potem tego LEDa i pokombinować właśnie z zaczaśnięciem tego. Także ja wam tu nie pokażę, jak to się robi, bo nie będzie dostępu. Chwila, moment, może z 15 minut się tu pomęczę i będzie. Tutaj zauważyłem, izolacja się pokruszyła. Stwardniała, była pewnie zagięta lekko, a przez to, że temperatura, to sobie popękała. Dobra, żarówki chyba działają już, LEDy działają z pół godziny. Muszę powiedzieć, że to nawet nie jest ciepłe, także spokojnie to można dotknąć ręką. Przód jest ciepły, tak jak to w żarówce, może nie aż tak w zwykłej żarówce. Także bez stresu. Chciałem tu mierzyć czujnikiem temperatury, ale nie ma sensu. Także nie ma się czym przejmować z temperaturą, nic się tu raczej nie stopi. Wiadomo, że deczka nie ma. Jest odsłonięte, ale nie widzę, żeby to miało jakiś wpływ. Nie ma stresu.